Siemanko, witaj bardzo serdecznie. Musisz tu zostać, bo mam dla ciebie najnowsze informacje na temat nowej mapy do Among Us, bo prawdopodobnie wyciekł wyciekła data, kiedy pojawi się nowa mapa. Słuchajcie, Zostawcie lajka dla zasięgu, niech ten film trafi do większej ilości osób i oczywiście komentarz, jaka jest według Ciebie prawdziwa data wypuszczenia nowej mapy do Among Us. Ja lecę z informacjami już nie przedłużając. Słuchajcie, jak widzicie, tu prezentuje się Wam obrazek, który na oficjalnym Twitterze Among Us umieścił właśnie jeden z twórców Among Us albo osoba, która zarządza tym Twitterem. Zobaczcie, jest tutaj pokazane wszystkie w ogóle te spekulacje, wszystkie te Kon teorie yy, dotyczące yy, tego, kiedy wypadnie nowa mapa yy, w postaci rysunkowej, i na pierwszy rzut oka yy, w ogóle tu była ta leder, czyli ta drabina umieszczona przez Among Us, yy, przez Twitter Among yy, Give yy, drabiny, ale zmierzamy do tego. Pierwsza data, którą yy, przejawiała się w wypuszczeniu, yy, w teoriach o wypuszczeniu nowej mapy jest 7 stycznia. 7 stycznia to jest ta data, niestety 7 stycznia, jak sami wiemy, widzicie i sprawdzacie pewnie, nie, nie pojawiła się nowa mapa, natomiast tutaj ujawnia się coś, co data, która może być prawdopodobna, zważywszy na pewien jeden szczegół, który ci zaraz pokażę, mianowicie febru February to jest oczywiście luty, 14 luty, czyli walentynki, dzień zakochanych, zresztą jest tu serduszko, data ta pojawia się na tej rycinie, być może być może jest tak, że Data ta wskazuje Ta data była już podawana Wcześniej przez teorię na YouTubie, nie sprawdziłem tego Wy możecie mi podpowiedzieć w komentarzu Czy w teoriach pojawia się ta data Jeżeli nie, nie pojawiała się Ta data w teoriach, filmikach na temat Teorii związanych z nową Mapą, to prawdopodobnie Jest to mapa, która Jest to termin, który jest Całkiem realny Zważywszy na to, jedną bardzo Ważną, istotną ba Mówię to samo, Ider per, per idem. Jedną ważną rzeczą jest pewien screen, który, czy odpowiedź na Twitterze, którą zauważył kanał dotyczący teorii o Among Us zagraniczny. Link do niego znajdziecie w opisie. Jest tutaj, zobaczcie. Ktoś napisał, żeby podali datę. Daj nam datę, proszę. Wypuszczenia, oczywiście, nowej mapy. A tutaj. Among Us na Twitterze, oficjalny Twitter Among Us odpowiedział: kolacja przy świecach we, tylko we dwoje, czy we dwoje e, niedługo. Więc wiecie, no można to jakby kojarzyć z czymś takim, z, z tym właśnie datą 14 luty. Bo jest to dzień zakochanych, i zazwyczaj przyjęło się, że, że jest to kolacja przy świecach, we dwoje, w walentynki, tak? Robi się takie, czy mężczyźni robią kobietom takie, albo kobiety mężczyznom takie, takie właśnie, tak spędzają czas w walentynki, więc to jakby ta odpowiedź, która. Która, która, którą dał twór, dali twórcy czy twórca Among Us Może przybliżać i jakby urealniać, urzeczywistniać tę datę Uprawdopodabniać tę datę 14 luty Więc to może być ciekawe Jeżeli macie jakieś jeszcze pomysły to, to na pewno zapraszam do komentarzy Zobaczmy co tu jeszcze jest w ogóle napisane na tym Mamy kość, tak? Play Henry, Henry Stickmin. Ok, czyli zagraj Henry Stickmin, czyli ta nowa mapa. Zagraj, znaczy, może, może się ta nowa odma, mapa odnosić do Henry Stickmin. Natomiast jest też gra na Google Playu, chociażby. It's a Play It World Release. Ok, tu jest coś zamarzane. Never mind, czyli nieważne. Ciekawe, co tutaj jest. Warto by było to przybliżyć. Nowa mapa wychodzi wcześ, wczesnym 2020 i tu są i Tu jest niby pokazane, że wczesny według nich to jest od stycznia do mar. Tu pewnie będzie marzec, tak mi się wydaje. Są szczałki, że jest tutaj ta data. Do tego prowadzi też Simple Arts. Simple parts, no coś tam, only two weeks. Ciekawe i to też prowadzi do tego. Switch release, map done, czyli od konsole i switche. Czy. Okej. Okay. Aha, tu była jedna teoria siódmego, że miała być premiera chyba Among Us na switcha i wtedy miała być mapa wy, wy, wychodzić, czyli Deus Lazy. <grym> Natomiast tutaj widzę, że krok formuła. Wydaje się ten 14 luty. zobaczymy. Może twórcy nas zaskoczą. W ogóle fajnie to rozgrywają. Naprawdę spoko, jeżeli chodzi o socjale e, portale czy ta, portale społecznościowe, media, jeżeli chodzi o Among Us fajnie to rozgrywają, robią taki straszny hype, teorie spiskowe się tutaj szerzą, więc coraz więcej hypu i tak dalej. dajcie znać co myślicie o mojej teorii, czy tam teorii, którą opracowało też inne osoby zapraszam bardzo serdecznie do następnych odcinków z poradnikami trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi cześć!